jak zwykle zbyt wcześnie. Zapachniało jesienią i wrześniem. Tak jak zwykle zbyt spiesznie. Nikną w sadach czereśnie. Tak jak zwykle za szybko. Świat posmutniał za szybko. Tak jak zwykle nie w porę. Deszcz nam zepsuł humory. Nie zakładaj lato sukni w barwne kraty. Jeszcze czas niedobry na te żółcie i cynobry, i na brąz, na czerwienie, na smuteczki i płócienie. Zostań, zostań w letnim stroju. Niesiej chłodny niepokoju. Słuchajcie, ten tam z tymi koframi nie ustawiły te kofry, nie? Ja go dam, kurde, się wezna tym paryzol. Ten jeden mi te kofry będzie nosił. Się by czuł jak na wakacjach w Turcji, nie? Moi drodzy państwo, czas i pora na kolejną nowość, która pojawiła się w naszej liście w roku 2022, a zaprezentował ją Hopker, gdyż napisał chyba najwięcej piosenek do śląskich artystów. Ale pamiętam też o sobie, żeby do siebie coś fajnego napisać, a nazywał się... Edek Sikora. Poklaskajcie, młaco. Chodź tu, tutaj ciebie potrzeba. Chodźcie, odkludzę, bo ja tu słyszę, że w Haceku czasem leci deszcz. A podobno nie pada nigdy w Kalifornii. W Kalifornii nie. Edek Sikora, przywitajcie go raz jeszcze. Moi drodzy, taka fajna piosenka o czymś, czego nam zawsze jest trochę mało, o niebieskim niebie, o tych obłokach na niebie i o tym, że niech nam tego nieba i tego słońca nigdy nie brakuje, mimo wszystkich przeciwności. Już dość, co chwilę walę głową w mur.
na którym sprajem nabluzgał ktoś słowo na K i parę bzdur. Podrzucam w górę ostatni grosz, jak wyjdzie reszka, to będzie spoko. Leci moneta, zadzieram nos i wtedy widzę gdzieś tam wysoko niebieskie łąki pełne obłoków, znikąd donikąd płynących po niebie. Kiedy tak patrzę, mam święty spokój, nic nie pamiętam, nie czuję, nie wiem. Niebieskie łąki pełne obłoków przez moją głowę płyną tak sobie, gdy razem z nimi lecę wysoko, gdzie nikt nie spyta, co ja tu robię. Ile padam w jedną z dziur, patrzę pod nogi i mam już dość słuchania wciąż tych samych bzdur. Podrzucam w górę ostatni grosz, jak wyjdzie reszka, to będzie spoko. Leci moneta, zadzieram nos i wtedy widzę gdzieś tam wysoko niebieskie łąki. Nie pamiętam, nie czuję, nie wiem. Niebieskie łąki pełne obłoków przez moją głowę płyną tak sobie, gdy razem z nimi lecę wysoko, gdzie nikt nie spyta, co ja tu robię. Wyjdzie reszka, to będzie spoko. Leci moneta, zadzieram nos i wtedy widzę gdzieś tam wysoko niebieskie łąki pełne obłoków, znikąd donikąd płynących po niebie. Kiedy tak patrzę, mam święty spokój, nic nie pamiętam, nie czuję, nie wiem. Niebieskie łąki pełne obłoków przez moją głowę płyną tak sobie, gdy razem z nimi lecę wysoko, gdzie nikt nie spyta, co ja tu robię. Dziękuję bardzo. Hajmosz parasol, chłopie. Co mąkaj? Hajmosz parasol. Już nie leję. Jasne, bo obłoki na niebie to są powiem takie kumulusy. Powiem ci, Edziu, to jest piękna piosenka. To jest piękna piosenka. Nie wiem, w jakim stanie żeś ją pisał i żeś widział to niebiesko trowa, ale... Niebieskie łąki... Ale Mickiewicz też nigdy nie był czuć wypłynąć. Nie, ja nie... Adaś Mickiewicz, śląski piosenki, Edek Sikora! Dzięki serdecznie. A jak wiesz, co coś wiedzieć na temat niebieskiej trowy, hopie, nie ma problemu. No zamknął kiedyś. Dobrze, słuchaj, ale skoro my już tu się tak we dwóch spotkali, to ty też śpiewasz, że nie ma z dwóch takich jak z trzech. No to właśnie, to trzeci by nam się do składu przydał. Proszę bardzo, zaproszamy. Jan Musialik, producent Listy Śląskich Szlagierów. Witam ponownie. I to są te niebieskie łąki specjalnie, Edek, dla ciebie. Tyś to przewidział, patrz. Tak, drodzy państwo, jest to człowiek, który buduje tą naszą szlagierową scenę. W październiku w tamtym roku wręczałem mu muzycznego Hanesa za działalność, ale tych nagród ciągle małe dla niego jest. Niedoceniany jest w Polsce. Kurczę, chciałbym, żeby mu... Jest teraz na emeryturze już, ale ma teraz więcej czasu, żeby go więcej doceniano. Znaczy nie mam czasu teraz, to powiem wam na emeryturze, nigdy nie mam czasu. Naprawdę.
Nie idźcie na emeryturę, idźcie do roboty, po robocie się dychniecie, a na emeryturze... Patrz, Edek, czy jest tu jeden emeryt, co mu czas? Nie ma żadnego. Nie ma, nie przyszedł, bo nie miał czasu. No nie miał czasu. Edku, moje marzenie jest takie, żeby zobaczyć przynajmniej jeden odcinek emerytury. Będzie ciężko, ale spróbujemy. I trzymaj cię za słowo, bo kiedyś u mnie na wywiadzie powiedziałeś, że te 2000 euro da się zrobić. Spoko, jak nie nas biorą, to dom ci moje, wiesz. Nie, powiedziałeś, że jak inflacja pójdzie tak, jak idzie, to się będzie zgadzać. A czy to ci mogę zagwarantować? Dwa koła, masz pewne. Drodzy Państwo, szlagierowy tuz dla Edka Sikory za to, co robi, czyli pisze teksty przede wszystkim. Dla naszych wspaniałych wykonawców. Gratulacje. Dziękuję serdecznie. Powiem tak, krótko i na temat, że... Byda dali pisał. Nie. Że nie napisał, że jeszcze wszystkiego, ale to, co tutaj od Jasia otrzymuje, te różne szczodre dary z serca, bo Jasiu to nie jest taki serdeczny do końca. Naprawdę musi być przekonany do czegoś i tym to dla mnie ma większą wartość, bo Jasiu nie rozdaje tych nagród tak z lekkiej ręki, naprawdę trzeba zasłużyć, tym bardziej się czuję zaszczycony. A ta nagroda wam dedykuję, bo bez was to kim by ja był? Synkiem kaś tam z Biskupic, na emeryturze, może i górniczej wcześniej, a tak, to jak chociaż jeden z was będzie kiedyś tam pamiętał, że taki hobby jak Edek Sikora i się puści chociaż jedna piosenka, no to ja będę tam kaś właśnie na tych niebieskich łąkach bardzo, bardzo szczęśliwy. Także dziękuję wam wszystkim. Dziękuję ci też, Jasiu. Dzięki. Edek Sikora. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że tak mówisz, że nie rozdaję tych nagród, nie? Ale uczę się od naszych... Kolegów z branży. Podpowiem ci. Uczę się od naszych rządzących, oni są sprytni. Ja tak jeszcze nie potrafię, tylko dyplomy rozdaję. Na stanowiska przyjdzie czas. Chociaż, wiesz co, jakby zaproponujesz coś w jakiejś radzie nadzorczej, to powiem tak. Edziu, mierz wyżej, będziesz ministrem kultury. I od dzisiaj jest dyplom plus. Dzięki serdecznie jeszcze raz. Edziu Sikora, 5 minut dla fotoreporterów. Proszę bardzo. Edziu, prezentujesz się z dyplomem. Różne pozycje, państwo błyskają fleszami. Proszę, to jest ten moment właśnie, kiedy zdobyło się szlagierowego tuza. To Edek Sikora, wielkie dzięki, gorące brawka do niego. Jan Musialik, to osoba, która na tej scenie jeszcze się na pewno nie rozpokaże. Dziękuję. Powiem wam, emeryt, nie? I czasu nie ma. Ale ja to rozumiem, bo ja, kiedy do mojej umy nie zadzwoniłem, też nigdy nie ma czasu. Ona jest już na emeryturze też, nie? On przyjechał, być, ona, ja nie mam czasu. Ja dzisiaj mam wycieczka z koła tutaj. A jutro? Nie, jutro to my idziemy na Nordic Walking, nie? Ja mówię, no w porządku, a może pojutrze, nie? A nie, pojutrze to ja też nie mogę, bo my gramy w karty, nie? I ona jest dużo zajęta. I ja ją rozumiem. I dobrze, ale w tych wszystkich jej czynnościach, które ona wykonuje, to zawsze jej towarzyszy szlagierowa muzyka. I tak jak Edward Sikora powiedział przed chwilą, bez włos nie byłoby nos, to jest doskonała prawda, to jest taka prawda, której trzeba się trzymać. Bo bez szlagierowej publiczności nie byłoby szlagierowych artystów i nie byłoby tak dużo złotych braw. A o złocie wiedzą u niej najwięcej, bo pojawili się w roku 2022, no i powiedzieli, sprawdzam temu szlagierowemu rynkowi. To jest naprawdę mocna reaktywacja zespołu, który powinniście znać i kojarzyć, bo ten zespół nazywa się Golden Mix. Przywitajcie ich gorąco i serdecznie. Dzień dobry Państwu. Można jeszcze poklaskać chwilę, jak najbardziej. Słuchajcie, 2022 chyba nie tak do końca, to jeszcze lata 2000, ale słuchajcie, Golden Mix 2022, Martyna, poklaszcie Martynie. Dzień dobry. Karol, już tu dzisiaj się pojawił na scenie. Ja jestem Kazik, też można poklaskać.
Słuchajcie, starym zwyczajem, wy nas znacie, Martyna, Karol, Kazik, my chcemy was poznać. Na 3-4 każdy z was niech głośno krzyknie swoje imię. Uwaga, 3-4! Wow, nieźle. A jeszcze raz, 3-4! Fantastycznie. Słuchajcie, pytam Martynę i Karola, popatrzcie, jacy szczupli, nie to co ja. Co robicie? Biegną do marzeń. Posłuchajcie, jak to u nas wygląda. I oczywiście pobiegnijcie razem z nami. Można poklaskać jak najbardziej. Za oknem świt, a więc nowe nadzieje. Nowych szans znów będzie bardzo wiele. Chwytaj dzień, już czas, by spełnić marzenia swe. Bo przecież czas pędzi i wciąż ucieka, a więc już poklapcie nam. Dłużej nie warto czekać. Tyle chwil tak pięknych dziś przed tobą jest. Biegnij do marzeń każdego dnia. Zaufaj sercu, co drogi zna. O tak, biegnij do marzeń, już czas. Nie musisz się bać, przy tobie wciąż będę ja. Biegnij do marzeń każdego dnia. Marzenia tworzą nasz piękny świat. Na skrzydłach marzeń do gwiazd polećmy już czas. Marzenia są w nas. Biegnij do marzeń każdego dnia. Marzeń każdego dnia. To dobry czas, a więc dłużej nie zwlekaj. Śmiało idź, tyle na ciebie czeka. Otwórz wreszcie drzwi i zaproś marzenia swe. Że to jest nieosiągalne. Wszystko dziś może się stać realne. Uwierz w to, bo z marzeń utkany jest świat. Pomóżcie nam! Biegnij do marzeń każdego dnia. Zaufaj sercu, co drogi zna. O tak, biegnij do marzeń, już czas. Nie musisz się bać, przy tobie wciąż będę ja. Biegnij do marzeń każdego dnia. Marzenia tworzą nasz piękny świat. Na skrzydłach marzeń do gwiazd polećmy już czas. Marzenia są w nas. Biegnij do marzeń każdego dnia. Zaufaj sercu, co drogi zna. O tak, biegnij do marzeń już czas. Nie musisz się bać, przy tobie wciąż będę ja. Biegnij do marzeń każdego dnia. Marzenia tworzą nasz piękny świat. Na skrzydłach marzeń do gwiazd polećmy już czas. Marzenia są w nas. Czekajcie, jeszcze nie schodzimy. Jak już jesteśmy, to jeszcze chwilę będziemy, bo już Marcin czeka. Drodzy Państwo, to jeszcze jedno hasło, bo macie kawał głosu. Na hasło szlagierowo, prawa łapka w górę i głośne hej. Robimy próbę. Szlagierowo! Hej! Jest teraz. Szlagierowo! Hej! Teraz Marcin Janota, urodzony 2 czerwca. Poklaszcie Marcinowi. Witam serdecznie. Niedługo być może będzie dziadkiem z tego, co mówił, także poklaszcie mu jeszcze bardziej. I plotka się rozeszła teraz. Przepraszam bardzo, ale ja nic o tym nie wiem, także... Kazik, nie wiem skąd ty masz te informacje, ale nie podejrzewam cię, że pracujesz w jakiejś... Nie, próbowałem się odbyć, słuchajcie, bo aha, jak mnie przywitał przy wyjściu, mówi, no najstarszy wykonawca na dzisiejszym koncercie, no i to tak... No, co zrobić, Kaziku, no wieku, że tak powiem, nie zamarzesz, prawda, także... Ale to nic takiego, wyglądasz bardzo dobrze, naprawdę, fantastycznie nawet. Brawa dla Kazika, drodzy Państwo. Pobiegnę do marzeń. Ostatni raz, szlagierowo! Hej!
Do zobaczenia. Ale poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Gdzie wy uciekacie? Absolutnie nie macie jeszcze schodzić ze sceny. Gdyż już teraz poprosimy producenta Listy Śląskich Szlagierów, szlagierowo.pl, Jan Musialik razem z nami. Janku, witamy cię ponownie na scenie, gdyż on ma dla was przygotowaną niespodziankę. Karol, zapraszam cię do środka. Wiem, mandat był za szybą. Tak. Widziałem, widziałem. I uwaga, teraz dla was niespodzianka. A jaka? O tym już Jan Musialik. Zapraszam tutaj bliżej. Szanowni Państwo, to jest blok nowości i tutaj te nowości, Karol tutaj podgląda i te nowości teraz płyną. To jest taki początek 2022, 3 roku, nie, drugiego, nie? Drugiego, jako Golden Mix. Tutaj Kazik, kurczę, już, no powiedzmy, że od 10 lat, tak, Golden Mix? Kaziku, do mikrofonu, gdybyś coś powiedział. Nie, bo właśnie liczę, słuchajcie. Ja myślę, że to był koniec lat... No dobra, są tacy, co umieją liczyć i dobrze dają. Niech jest 2010, mniej proszę, więcej, niech jest. Do publiki bym prosił. 2010, chyba jakoś tak, ja już nawet nie pamiętam. Dobrze, ale... okej. Okay. Zapraszam cię tutaj. Generalnie tak, żeby uhonorować tych, co podnoszą poziom naszej śląskiej sceny, i tak jak Mirek Jędrowski powiedział, już nas słychać za Częstochową, żeby jeszcze dalej było. Wręczam dyplom dla Kazimierza Sasa, producenta, kompozytora, aranżera, artysty, wykonawcy. Jest to... W kategorii najstarszy artysta, prawda? Dziękuję. Nie, nie, tylko tak, przepraszam, przed szereg wyskoczyłem. Szlagierowy tuz za, dla Kazimierza Sasa za pracę, za pracę. Gratulacje. Dziękuję Państwu, dziękuję Jasiu, tobie. Nie całujemy rączek, nie, dzisiaj nie, nie. To nie, na zaplecze. Nie ta impreza. Bardzo, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. To będzie moja pierwsze wyróżnienie po tylu latach pracy, które zawiśnie u mnie w studio. Jasiu, dziękuję ci, że doceniłeś. Proszę bardzo, bo ja wiem, że czekamy na tą samą złotą płytę. Tak, już tyle lat. Myślę, że się doczekamy. Co prawda producent tej złotej płyty odszedł od nas. Tak. Ale doczekamy się. Ale wykonawca dalej funkcjonuje. Okej. Okay. To jest tajemnica nasza. Kazimierz Sas, dziękuję, Golden Mix, szlagierowy tuz, jeden z 8. Tak. Gratulacje. Dziękuję bardzo. My tu jeszcze wrócimy. 5 minut dla fotoreporterów. Tak, bardzo dobrze, prosimy. Aż się spociłem. Tak. Zapraszamy, oho, zapraszamy, proszę. Cały zespół oczywiście do zdjęcia, oczywiście, tak jak najbardziej, oczywiście. Drodzy Państwo, tak jest. Jak to mówiłem, od Sasa do Lasa, także to, od Sasa do Listy Śląskich Szlagierów. Dziękujemy. Aż mnie sędzio. Marcin, ja się jeszcze odegram. Taki tak, moment tak, ja przyjdzie wiem. Dzisiaj. Ja wiem o tym. Ja się jeszcze odegram. Jestem przygotowany. Do zobaczenia, dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Kazimierz Saza, także oczywiście Golden Mix i producent naszego dzisiejszego spotkania, Jan Musialik. On na pewno jeszcze dzisiaj, drodzy Państwo, powróci. Dobrze, że jest dobry humor, bawimy się i o to chodzi w dzisiejszym koncercie. Cały czas podsumowanie roku 2022 ma miejsce. A teraz, drodzy Państwo, będzie piosenka o tym, że świat może być inny. A o tym już teraz dla Państwa Alina. Wielkie brawa. Wspaniałą mamy atmosferę, prawda? To ja zabieram was teraz do innego świata piosenką Inny Świat. Zmieniłeś się dla mnie tak nagle i tak na poważnie. Wiesz dobrze, że to, czego pragnę, to szczerość naszych serc. Nie chcę być księżniczką z baśni, to nie dla mnie ten blisk. Wiesz dobrze, że to, czego pragnę, to być z tobą i skakać po kałużach deszczu. Zapamiętać ten stan, śpiewać, tańczyć aż do zmierzchu, nie liczyć ile to trwa,
serce śmiać się jak dawniej i tak na poważnie. Wiesz dobrze, że to czego pragnę to głośne bicie serc. Wolę być kopciuszkiem z baśni, nie chcę w tym przepychu żyć. Wiesz dobrze, że to czego pragnę to być z tobą i skakać po kałużach deszczu i zapamiętać ten stan, śpiewać, tańczyć aż do zmierzchu, nie liczyć ile to trwa, biegać nocą po ulicach tak szybko aż braknie tchu, szukać błędy w pamiętnikach i dzieckiem znowu się czuć. Dziękuję pięknie. Tak nam, drodzy Państwo, Inny Świat zaprezentowała Alina. Bardzo piękna piosenka, zresztą też bardzo piękna kobieta na tej scenie pojawiła się przed momentem. Ale my idziemy dalej. Rok 2022, czas podsumować. Przed nami już kolejny tym razem artysta. Drodzy Państwo, również go bardzo cenimy za to, co zrobił, jeśli chodzi o scenę śląskich szlagierów. Wcześniej w zespole, teraz już solo, a mam na myśli Krzysztofa Pietryka. Przed nami, drodzy Państwo, utwór, który pochodzi już z płyty Krzysztofa. Przed momentem za kulisami rozmawialiśmy. Krzysztof powiedział, że chce wydać płytę jeszcze w tym roku, może nawet pod koniec marca, a na początku kwietnia pojawi się. Został do nagrania ostatni utwór i potem już będzie krążek. I z tego krążka już teraz, drodzy Państwo, posłuchamy utworu Tańcz ze mną. Nic więcej nie powiem. Krzysztof Pietrek. Dziękuję, Marcinie. Zapraszam do piosenki Tańcz ze mną, tak jak Marcin powiedział. Utwór z nowej płyty, która niedługo się ukaże. Póki wciąż muzyka w nas gra, chcę dziś dać ci wszystko w jednym rytmie, razem ty i ja. Bo właśnie dziś tak bardzo chcę w swych ramionach prowadzić cię, być znów obok ciebie, blisko tak. Taką noc nie pora na sen, z tobą w tańcu chcę zapomnieć się, bo nikt nie tańczy tak dobrze jak ty. Tańcz ze mną dziś, ja wiem, że czujesz jak ja, głośno biją serca nasze dwa, więc daj. Póki jeszcze ten magiczny rytm łączy nas, ja nic więcej nie chcę, tylko z tobą tańczyć.
tańczyć cały czas. W tym tańcu jest niezwykła moc. Przetańczymy dziś całą noc. Więc chodź, póki piękna chwila trwa. W taką noc nie pora na sen. Z tobą w tańcu chcę zapomnieć się. Bo nikt nie tańczy tak dobrze jak ty. Tańcz ze mną dziś. Ja wiem, że czujesz jak ja. Głośno biją serca nasze dwa. Więc daj mi rękę, nie wahaj się już. Tańcz ze mną tu. Biją serca nasze dwa. Więc daj mi rękę, nie wahaj się już. Tańcz ze mną tu. Tańcz ze mną. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Tanecznym rytmem Krzysztof Pietrek, drodzy Państwo, zmierza do swojej płyty, która już niebawem ukaże się, o czym na pewno Państwa im poinformujemy, między innymi w liście śląskich szlagierów. Czy zdarzyło się, drodzy Państwo, cokolwiek kiedyś Państwu zapomnieć? Pewnie. Zdarzyło się, prawda? No to taka codzienność. Broń Boże, aby mąż zapomniał o rocznicy ślubu, bo wiadomo, że wtedy jest przekichany, mówiąc delikatnie. Natomiast jeżeli my mamy jakąś rocznicę, panowie, bo żona pamięta wszystko, pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, pierwsza randka, pierwsze coś tam jeszcze, potem rocznica i tak dalej, one pamiętają, kobiety, tak naprawdę wszystko. Gorzej z nami, mężczyznami, z tą pamięcią bywa różnie, drodzy Państwo. No ale mam nadzieję, że nie zapominacie o rocznicy ślubu. Ja kiedyś zapomniałem, do dzisiaj mam to wytykane. A to było jakieś 15 lat temu. No, ale cóż. Damy radę. Jakoś sobie z tym poradzimy. Do czego zmierzam o kwestii zapomnienia, drodzy Państwo? Dlatego, że już za chwilę na tej scenie pojawi się Ewa Czajka w piosence Nie zapomnę. A czego nie zapomni? O tym się przekonamy już teraz. To jest podsumowanie roku 2020 Listy Śląskich Szlagierów. Ewa Czajka, Nie zapomnę. Proszę Państwa, rzeczywiście nie zapominam. Nie zapominam pięknych chwil, a to będzie premiera. Nie zapomnę i będę.
nasze dłonie. Cicho melodię znów nuci wiatr. Kołyszę moje sny w twych ramionach. Dobrych dni, wspólnych lat. Nieprzytomnie kochaj tylko mnie. Każdą chwilą zawsze kochaj mnie. Żadnej z nich nie zapomnę i będę kochać jeszcze mocniej. Gdzieś w blasku gwiazd księżyc będzie patrzył w twoją twarz. Zanim na niebie nie wstanie dla nas słońce jeszcze raz. Gdzieś w blasku gwiazd. Nie kochaj tylko mnie, każdą chwilą zawsze kochaj mnie. Żadnej z nich nie zapomnę i będę kochać jeszcze mocniej. Gdzieś wśród blasku gwiazd księżyc będzie patrzył w twoją twarz. Zanim na niebie nie wstanie dla nas słońce. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Ewa Czajka. Ja się tam czaił, tak, nie? Jak ta czajka. No w klaśni się jeszcze pora raz. No. Słuchajcie, tam się tak gorko zrobiło na zatku, nie? Tam jest tak gorko, tam jest taka atmosfera, nie? Oni go dają takiej publiczności, my jeszcze nigdy nie mieli. Tu jest najlepsza publiczność w całej Polsce. Ja wam do zawsze przychodzą najlepsze ludzie. Brawka do za co? Godą fajny mam ten szakiet, ale kochanie, muszę go ściągnąć na pisok do mojej SMS-a, bo jednak ta promocja w C&A to nie był dobry pomysł, nie? Bo wiecie, nie? C&A co to oznacza, nie? Klamotyn Alois. Taki skrót, ale ja miał, nie, bo ja się zastanawiam, ja miał takiego ujka w Niemcach, on durś paczki normalnie ten z C&A posyłał. Ja gadam, czemu on to robi? I po tym, że się ta nazwa dowiedział, czemu? I już wszystko rozumia. My tutaj cały czas nie zwalniamy tego tympa, wręcz przyspieszamy, moi drodzy państwo. Już na tej scenie się prezentowali z hitem roku 2021, a teraz pokażą się z nowością. Harmonik na tej scenie po raz kolejny. Gorące brawa do nich! Witamy ponownie, kochani. No i zapraszamy do naszej najnowszej propozycji pod tytułem Ogień i woda. No i kochani, bardzo was prosimy, pomóżcie nam w refrynie, bo my tam tak fajnie nabijamy rytm, a wy, kochani, nabijecie razem z nami, to nam się będzie jeszcze lepszy dowód śpiewać. Zapraszamy. Ogień i woda. No to zaczynamy, uwaga, rączki. Hop, hop, hop. No i pięknie. Czasami nie masz dnia. No czasami się zdarzy, no. Czepiasz się, o wszystko jesteś zła. Oboje wiemy już, gdy sprzeczka jest tuż, tuż. Krótka burza oczyści niebo z gór. No to kochani, rączki w górę. Ogień i woda, noc i dzień. Tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja. Odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień. Ty mówisz tak, ja nie. Ale kiedy mija złość i każdy ma emocje. To na koniec się staje cud. Znów życie jest jak miód.
książki! Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień, ty mówisz tak, ja nie, ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. I jeszcze raz! Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień, ty mówisz tak, ja nie, ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. To na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. Olej! Dziękujemy. Dziękujemy, kochani. Taki nastąpił właśnie u nich podział. Ogień i woda, harmonik. Podobało się? No i teraz pomyślcie, kto jest ogień, a kto woda, nie? Ja zawsze się zastanowiłem, nie? Patrzę na nich, to Wimka jest ogień. Dobrze, słuchajcie, moi roztomili, my tak... Nie powiem, co ja usłyszę, lepiej nie powiem. Nie? Ale dobrze, przenosimy się do tego, co tutaj się dzieje cały czas. Nowości roku 2023 są prezentowane. A co? A żeby było fajnie, a żeby było miło i przyjemnie. Teraz synek, który za każdym razem, jak przyjeżdżą tutaj z tych lepszych Niemiec. No i tu już tak mruczą ci, co mają rodzina w Niemcach, nie? Bo jak przyjadą, to wszystko zeżerą. A mam taką ciotkę, oni nie mają dobrej szynki. A ogórków kiszonych wcale nie mają, a krupnioków mi od kusia przywieź. Ja to znam, nie? Ja to wszystko znam. Nawet kiedyś gadali, że Niemcy są trochę lepsi od nas. Ja tam nic lepszego nie widzę. No, nawet ktoś kiedyś powiedział, że w Niemcach nawet mgła jest lepsza, bo kiedyś była taka mgła w Monachium, że się koń odusiął. Tak. Wy się śmiejecie, no przecież kiedyś była taka historia, że w sadzie rosły śliwki normalnie i te śliwki w Czech, takie wielkie śliwki rosły, że w Czech je na auto wciepowali, jedna śliwka. Niemcy oczywiście, nie? Znaczy się to byli Poloki, bo Niemiec nie będzie robił, nie? Żeby było jasne. I oni wciepowali ta śliwka zleciała i się wyobraźcie, taka wielko glizda była, że psa zeżarła. Tam jest wszystko większe i lepsze. Nie wiem, czy macie ta sama sytuacja z Niemcami, bo moja godo je, te niemieckie proszki lepiej wuniają, nie? I ona kupuje te niemieckie proszki. I ja wam powiem coś, to jest coś nie tak, bo co niemiecki proszek wypierę moje galoty, to ja się do nich nie mieszczę. I ja to zauważył, że po prostu niemiecki proszek z polską wodą nie grają. Także hopy, nie kupujcie tego, bo po prostu po tym wszystko macie uciśnione fez, nie? Tak. Ale on przyjechał się, a raczej fligrym przyleciał, bo przecież Niemcy nie będą jeździć autobanem, nie? I no się fajnie fligrym przyleciał, jest razem z nami. Chris, Oxford Duo. Przywitajcie go gorąco i serdecznie. Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w tym magicznym miejscu. Sebastian tak ino do połowy, prawda, godął, bo mamy i krupnioki, i ogórki kiszone także. A teraz chciałbym zaprezentować piosenkę, którą już każdy tęskni chyba za wakacjami, co? Za grillowaniem, za wakacjami, zbliżają się kroczkami coraz bliżej, także wakacje znowu są dla was.
leci ten czas, wakacje znowu są. I kolejny raz gdzieś uciekniemy stąd. Lato łaskawie nam daruje same dobre, ciepłe dni. Niech znów spełni się wszystko, co nam się śni. Dzisiaj pijemy wino do dna, wakacje znowu są. Muzyka głośno dzisiaj nam gra, wakacje znowu są. Lato w prezencie słońce nam da, to co najlepsze dziś dla nas ma. Świat dzisiaj to nasz dom, wakacje znów są. A może zaprosisz nas, lepiej poznamy się. A na drugi raz my ugościmy cię. Więc jeśli chcesz, to przyjedziemy i wystarczy jeden znak. Skoczymy raz, dwa, poznać przygody smak. Dzisiaj pijemy wino do dna, wakacje znowu są. Muzyka głośno dzisiaj nam gra, wakacje znowu są. Lato w prezencie słońce nam da, to co najlepsze dziś dla nas ma. Świat dzisiaj to nasz dom, wakacje znów są. Wakacje znowu są. Lato w prezencie słońce nam da, to co najlepsze dziś dla nas ma. Świat dzisiaj to nasz dom, wakacje znów są. Dzisiaj pijemy wino do dna, wakacje znowu są. Muzyka głośno dzisiaj nam gra, wakacje znowu są. Lato w prezencie słońce nam da, to co najlepsze dziś dla nas ma. Świat dzisiaj to nasz dom, wakacje znów są. Świat dzisiaj to nasz dom, wakacje znów są. Ślicznie dziękuję. Chris Oxford było. On zapomniał powiedzieć, że mają ogórki i kapusta, oczywiście, ale w polskim sklepie. Będzie mi tu opowiadał, a Prince Polo i tak nie mają. Dobrze, słuchajcie, moje drogie panie, ja wam obiecał, że do 8 możecie jazz Baba Riba urządzać. Nikt wam żadnej kary normalnie na to, za to nie do. Mało tego, wrócicie do domu, będzie poprane, pobiglowane, pomyte. Wy tak nie mocie? Wy tak hobby nie robicie? No, no muszę się z moją pogodać. Peter, dobrze jest. Pozdrawiam cię, Peter. Teraz cię dostrzegł grzech. Ania obok niego. Witam gorąco i serdecznie. Poklaskajcie mi trochę. Bardzo mi miło, bo to taki stały punkt programu. Jak ich widzę, to się bardzo cieszę z tego, że ich widzę, a rzadko ich teraz widuję. Teraz się nie mamy takiej okazji widywać. Ale czemu gadam o tym Dniu Kobiet, moje drogie panie? Bo... Chciałbym to też teraz rozkminić, bo miałem okazję teraz taki babski cumber prowadzić w piątek. I były takie dwa pokolenia, te nieco z takim peselem, takim, żeby nie powiedzieć starszym, bo one zaro ryczały, że one nie są starsze. I takie nieco młodsze, nie? I wiecie, teraz chłopie zatkajcie uszy, nie? Bo to jest tajemnica, że na każdym babskim cumberze jest kto? Jest, nie? I mnie to dziwi, nie? Bo tak to wszystkie baby gadają fuj, 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 a tym wylezie i... Nie ma baby, nie?
normalnie, jak on ta jedna posadził, słuchajcie, jak on ta jedna posadził na tym stołku, to ona tak... Nie wiedziała, co robić. Ja mówię, co tu się dzieje, nie? Ja go tam, kaj to wszystko zmierzał w ogóle, nie? Te star, ale co najgorsze, nie? Ja myślę, że te młode będą tam głupieć, tam nie tego, te węże tam będą tak, że niby tam się tak będą obok niego, a one, nie, odstaw mnie, A te starsze... I tu się sprawdza powiedzenie. W starym piecu diabeł poli. Co one z tym hopem robiły? On mi gada tak, hopie, ja dzisiaj jeszcze mam 5 występów, ale chyba to srum, bo ja tu więcej dostał za te batki, jak za te występy. Ja go tam, fajne rzeczy się tu dzieją, nie? Ale słuchajcie, bo ja to tak obserwował i ja to tak z boku, nie? I, bo on wychodził, on tamten... I ja go tam, ile on musi zainwestować w garderobę, nie? Ja go tam, on... Jakie on musi mieć w ogóle rozdwojenie jaźni, albo w ogóle to wszystko, nie? On był najpierw policjant, nie? Potem był ten marynarz, nie? I no, słuchajcie, bo tu będzie Jędrowski, jak on wylezie za marynarza, to nie, że on się będzie seblyką. Żeby było jasne. Co byście, jak Jędrowski wylezie, co będzie ochy, nie ryszałeś? Ściągaj galoty! Ściągaj galoty! Bo to może nie idzieć, nie? A na końcu był strażak, nie? I wiecie, bo ja już trochę tych sztryplistów widział z racji tych prowadzenia tych imprez, ale on mi zaimponował. Bo to był pierwszy hop, i działchy musicie to przyznać, kiedy jak się seblykł, do naga nie miał fuzyklów. Bo jakby na to nie wejrzeć, nie jedna z was tu siedzi, seks w fuzeklach był uprawiony na zicher. Tak. I ja to tak obserwował, ja go tam, dokąd ten świat zmierzył, nie? Dokąd ten świat zmierzał? Był 8 marca, jak to kiedyś pięknie wszystko wyglądało, jak mój tatuś wracał 8 marca. Do dum. Matka stała i czekała, bo ona wiedziała, że ona dostanie ten goździk. Ta paczka kawy. I co? I rajtuzy z klinem. A ona nie chciała, żeby tata zrobił bongo bongo. Ona po prostu chciała, żeby on do domu przyszedł. Tak, a tu takie rzeczy się dzieją. Ale ja wam tego cały czas życzę. Naprawdę z całego serca wam tego życzę. Teraz pojawi się na tej scenie pani, która wie, jak ważne jest, żeby chłop do domu przyszedł. A wy ją przywitajcie gorąco i serdecznie, bo nie pochodzi ze Śląska, ale ze śląską muzyką i śląską kulturą ma dużo wspólnego. No, to Witamina Band. Gorące brawa! No to, drogie panie, teraz zaśpiewamy wszystkim panom. Będzie o pieniądzach. Chcesz pomalować mój świat barwami prosto z bajki? Czy będzie na to cię stać, by spełniać me zachcianki? Więc nie ociągaj się, pożyczkę z banku weź, bo dobrze o tym wiesz, jak bardzo kasa kręci mnie. Masz to jak w banku, ten kredyt będziesz spłacał pewnie ze 100 lat. Masz to jak w banku, zamiast ubywać wciąż przybywać będzie rad. Masz to jak w banku, odsetki będą ciągle przystanku. Masz to jak w banku. Dla ciebie jestem jak dzień po nieprzespanej nocy. Co możesz zrobić, ja wiem, by dzień ten był. Ociągaj się, pożyczkę z banku weź, bo dobrze o tym wiesz, jak bardzo kasa kręci mnie. Masz to jak w banku, ten kredyt będziesz spłacał pewnie ze 100 lat. Masz to jak w banku,
jest ubywać, wciąż przybywać będzie rad. Masz to jak w banku. Odsetki będą ciągle rosły, rosły, rosły bez przystanku. Masz to jak w banku. Wciąż przybywać będzie rad. Masz to jak w banku. Odsetki będą ciągle rosły, rosły, rosły bez przystanku. Masz to jak w banku. Masz to jak w banku. Ten kredyt będziesz spłacał pewnie ze 100 lat. Masz to jak w banku. Zamiast ubywać wciąż przybywać będzie rad. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Witam i na drodzy Państwo, masz to jak w banku. Kochamy banki. Zawsze mamy w bankach bardzo dobre propozycje. Tylko dlaczego zawsze spłacamy więcej niż trzeba, ale tak to bywa. Drodzy Państwo, już za chwilę kolejny artysta przed nami, który zaśpiewa dwie piosenki, ale zanim no to jeszcze masz to jak w banku, kiedy masz delikatne w domu kłopoty. Chociażby, do tego jeszcze nawiążę. Ostatnio taką słyszałem rozmowę, jak to żona pyta męża, jak to się stało, że ty się w ogóle ze mną ożeniłeś? Na to mąż odpowiedział, no wiesz, mam wielu wrogów, którzy doradzili wiadomo co. W każdym razie, drodzy Państwo, teraz nie będziemy nic doradzać, absolutnie dlatego, że przed Wami pojawi się znakomity artysta Edek Dworniczek. On zaśpiewa już za chwilę dwie piosenki. Pierwsza z nich to będzie Czekam, druga Happy Land. I mam nadzieję, że z wielką radością, przyjemnością tych piosenek, drodzy Państwo, w podsumowaniu listy śląskich szlagierów za rok 2022 wysłuchacie. Edek Dworniczek. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich znajomych i tych, którzy jeszcze mnie nie znają. Mam nadzieję, że właśnie po tym występie już będziecie mnie lepiej znać. Szanowni Państwo, chciałem zapytać, czy dzisiaj mamy jakieś teściowe na sali? O, są, świetnie, cieszę się bardzo. Wszystkim teściowym chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrówka przede wszystkim i spełnienia wszystkich marzeń. Ale chciałem tylko spytać teściowe, a nie szkoda wam tak, słuchajcie, bo dzisiaj wy tutaj się bawicie, a w domu wasi zięciowie tak tęsknią za wami. No ja widzę, że na pewno tak jest. W takim razie, szanowni państwo, tak długo czekałem, żeby móc przed państwem wystąpić. Czekałem, czekałem i się doczekałem. Piosenka pod tytułem Czekam. Możecie pomóc? Świetnie! Idę w dal, ciągle sam, ze słońcem twarzą w twarz. Przed oczami mam mej drogi szlak. Idę tam, ciągle sam, me włosy mierzmi wiatr i marzę, by móc jej powiedzieć tak. Czekam na twój choć mały znak, czekam na ust twych słodki smak, na dotyk rąk, co ciepłem obejmują twarz. Kochasz tak. Hey! Idę sam w cieniu dnia, a za mną drogi szmat. W marzeniach widzę jej anielską twarz. Idę tam ciągle sam,
kochasz tak. Czekam na twój choć mały znak. Ho, ho, Iwo! Dajcie mu wielkie brawa! Czekam na wiatr, co suszy łzy. Czekam na jedno słowo my. Na czuły gest, co powie mi, że kochasz tak. Na czuły gest, co powie mi, że kochasz tak. Na czuły gest, co powie mi, że kochasz tak. Wspaniale pięknie, dziękuję wam za tak świetne przyjęcie, za to, że razem z nami tutaj uczestniczycie w tych naszych utworach, bo właśnie dla was zagrał Iwo. To właśnie gitarzysta, mój kolega, który ze mną występuje, przygrywa i tutaj upiększa te utwory, nasze utwory właśnie swoją gitarą. Drodzy państwo, to teraz... Słuchajcie, już zima powoli podobno odchodzi. Słyszeliście coś o tym? Udam, że nie słyszałem tego, nie. Szanowni państwo, ja powiem szczerze, ja myślę, że już wiosna niedługo, a ja już myślę o lecie. Już myślę o lecie, bo teraz właśnie taka piosenka pod takim właśnie tytułem, który opowiada o tym, jak to jest pięknie właśnie w lecie, w czasie lata. I to jest taka właśnie szczęśliwa kraina, kraina szczęśliwości, a nazywa się Happy Land. Proszę bardzo. Brytkie reggae. Chodzi za mną jedna myśl, taki kapitalny plan, aby rzucić wszystko w kąt i wyjechać właśnie tam, gdzie słońce, plaża, wody, toń. Nie potrzeba więcej nic. Letnie party, wino, taniec i śpiew. To nasz happy land. To nie żarty, przecież tańczyć nie grzech. To nasz tam. Co by było, gdyby tak zostać tam na jakiś czas, letnim słońcem kości grzać, pięknie śnić nie jeden raz. Gdy wokół piasek i szum fal, nie potrzeba więcej nic. Letnie party, wino, taniec i śpiew. To nasz happy land. To nie żarty, przecież tańczyć nie grzech. To nasz happy land. Letnie party, wino, taniec i śpiew. To nasz tańczyć nie grzech, to nasz happy land. Zabiorę ciebie tam. I wszystkie rączki klaszczą. I uwaga. Letnie party. Przecież nie grzech, to nasz ha, ha,
Pięknie dziękuję Państwu za tak wspaniałe przyjęcie. I jeszcze raz pięknie dziękuję Iwo! Również Edek Dworniczyk. Dobrej zabawy, cześć! Edek Dworniczek, drodzy Państwo, i Iwo, oczywiście piękne piosenki już za nami. Takie mam do Państwa pytanie, kto posiada telefon komórkowy? Ręka w górę. Wszyscy. Smartfona? Wszyscy. No, takie czasy oczywiście. Chociaż z tym też się wiążą pewne problemy. Ostatnio była taka sytuacja, że mąż poczuł się źle, zaczął go tak mocno w klatce piersiowej cisnąć i mówi tak, że wiesz co, chyba mam zawał, mówi do żony, gdybyś mogła wziąć telefon i zadzwonić. Na to żona mówi, ale wiesz co, ja nie znam twojego pinu. A wiesz co, jakoś to rozchodzę. Ach, tak to bywa, drodzy Państwo, takie czasy. Dobrze, już teraz na tej scenie pojawi się taka, czy też nawet, nie wiem, wyleje, tak to mogę użyć takiego słowa, może nie do końca taktownego, ale czy też poleje się wyjątkowa lawa muzyczna, drodzy Państwo. To piosenka z roku 2022 zespołu Arcadia Band, który za chwilę na tej scenie się pojawi. Bardzo piękny teledysk do tej piosenki został stworzony i już za chwilę tego utworu będziemy mogli wysłuchać w ramach podsumowania listy śląskich szlagierów za rok 2022. Powitajcie wielkimi brawami. Ponownie na scenie Arcadia Band i Lawa. Witamy ponownie. Kochani, już niektórzy z Was znają, ale widzowie listy śląskich szlagierów będą mieli już za niedługo okazję przekonać się, jaki teledysk będzie gościł właśnie w najbliższym czasie w tym programie, czyli w liście śląskich szlagierów. Czy macie ochotę na coś gorącego? A jakoś tak nie mało przekonująco. Czy macie ochotę na coś gorącego? To zapraszam do wysłuchania Arcadia Band Lawa. Ten patrzy w oczy me i myśli piękne oczy, a w nich pioruny iskry dwie, więc nie daj się zaskoczyć. Gdy zechce, będziesz tonął w nich, tak będziesz pod wrażeniem, a innym razem rzucę czar i w kamień cię zamienię. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, żywym ogniem płonę. Nie ryzykuj, lepiej więc uważaj i nie wskakuj do niej. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, rzucam smutki i żale. Chcę dziś tańczyć do białego rana, dzisiaj chcę zaszaleć. Uwaga, wszyscy razem! Wszędzie jesteś ty, a ja cię łapię wzrokiem. Ty ciągle blisko obok mnie, dosłownie krok za krokiem. Odważnie stawiasz pierwszy drink, a ja wiem, o czym marzysz. Zaczynasz słowem jakiś flirt, uważaj, bo się sparzysz. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, żywym ogniem płonę. Nie ryzykuj, lepiej więc uważaj i nie wskakuj do niej. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, rzucam smutki i żale. Chcę dziś tańczyć do białego rana, dzisiaj chcę zaszaleć.
Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, żywym ogniem. Nie ryzykuj, lepiej więc uważaj i nie wskakuj. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, rzucam smutki i żale. Chcę dziś tańczyć do białego rana. Pięknie, wielkie brawa dla was! Lawa Arkadia Band! Chodźcie, będziemy się kłaniać. Uwaga, uwaga, 3, 4. Do zobaczenia, pa! Oj, drodzy państwo, było wyjątkowo gorąco. Lawa polała się tutaj na tej scenie, ta muzyczna oczywiście, ale to nie koniec gorących emocji, bo za chwilę będzie też mocne uderzenie muzyczne. Do tego nawiążę takim dowcipem, drodzy państwo, dzwoni mężczyzna i mówi tak: halo, przepraszam, ja dzwonię w sprawie garażu, ale to jakaś pomyłka, tutaj baza rakietowa. Nie, to wyście się pomylili. A dlaczego o tym mówię, drodzy państwo? Dlatego o tym mówię, że już za chwilę muzyczna rakieta, to będzie muzyczna petarda. Na tej scenie pojawi się wiele osób, tak jak to miało miejsce na przykład, jeśli chodzi o zespół Arkadia Band. Oni też mają w składzie fantastyczne, piękne kobiety, a do tego jeszcze dwóch panów, którzy dzięki temu projektowi naprawdę robią wielką furorę. Happy Jędrowski Show przed wami z piosenką Rakieta! Jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce. Pierunie, też bych się napił. Słuchajcie, czas normalnie odpalić rakietę, ale powiem wam ino jedna rzecz, dziuchy. Chcecie wiedzieć, jaką jest dobra dieta? Taka jedna dziucha przyszła i powiedziała mi: to wiesz, ja teraz mam normalnie taką dieta, hopie, że to niemożliwe. Ja mówię: jaka dieta? No normalnie, od teraz normalnie jesz żakunno. Ja gadam, i wyraz schudła, jo nic, ale kun 10 kilo. Odpalamy? Startujemy rakietę. 3, 2, 1. Koszty ciągły też śpiewamy. Ty, 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 tyś mnie podrywała. Co chwila tu oczka mi mrugała. Jeszcze tyś kusik słałaś ustami. O, ja, co się dzieje między nami? Na niebie twa planeta, Da Vinci by cię malował, Zola by cię wywindował. Ale z ciebie rakieta, nie dość tego to kokieta. Słodko rzesie marmelada, z żoną będzie zwada. Oj la i jakaj mój dom, 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 z żoną będzie zwada. Tą fryzurą. Nie, 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 ty cierpiesz na mnie urok. Serce ciśnie, boś ty jedna jedyną. O, dej, 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 guzikami dziewczyno. Ale z ciebie rakieta, kaj na niebie twa planeta. Da Vinci by cię malował, Zola by cię wywindował. Ale z ciebie rakieta, nie dość tego to kokieta. Słodko rzesie marmelada, z żoną będzie zwada. Oj la li, jakaj mój dom, z
żoną będzie zwana. Ale z ciebie rakieta, kaj na niebie twa planeta. Da Vinci by cię malował, Zola by cię wywindował. Ale z ciebie rakieta, nie dość tego co kokieta. Słodko żyć jak marmelada, z żoną będzie zwada. Ale z ciebie rakieta, kaj na niebie twa planeta. Da Vinci by cię malował, Zola by cię wywindował. Ale z ciebie rakieta, nie dość tego co kokieta. Słodko żyć jak marmelada, z żoną będzie zwada. Oj Lalija, kaj mój dom, z żoną będzie zwada. Słuchajcie, wszystkie dziołchy, rynka do góry. Jak przyjdziecie do domu, będziecie powiedzieć tak. A Krzysiu, i ten Mirek Jędrowski z tego zespołu Happy Jędrowski Show powiedział, że jo jest rakieta. I macie posprzątane w domu. No. Wszystkiego dobrego, jeszcze się zobaczymy. Pyrsk!